Dzień dobry, szalom, Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejny Boży odcineczek, właściwie chciałem powiedzieć słoweński odcineczek z naszej pięknej Wielkopolski. Ostatnio były takie dymy, że mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko spokojniej, bez większych emocji, chciałoby się powiedzieć. No plan jest taki, że dzisiaj będziemy starali się dalej wyczyścić wybrzeże bałtyckie tyle, ile się da z Wikingów. No Szwecja na razie jest nie do ruszenia, ale wy za to możecie ruszyć łapki w górę i soczyste komentarze. Jezu, jakie to, ile ich tu jest w tych rodzinach? What the heck, tu 10 dzieciaków plus 3 jeszcze. Dobrze, że je 500 plus ty, bo za każdego 500 plus dostaj. Jezus, a chłop ma głowy do interesu. Rozejrzyj, Jezus, ile tych Wikingów tam jest? Co tu za dynastia jest? To jest Bjornsonowie jakieś dynastie, poporagnarowskie. To, co mi się podoba, to, że Anglia się rozpada. To mi się bardzo podoba. Niestety nie ma tam Wikingów. No to byłoby bardzo fajne. Chociaż, jakieś pozostałości wikińskie są. Jakieś pozostałości wikińskie są. A w ogóle przydałoby się kiedyś też pograć, może na stream jakimiś wikingami i podropić się, bo w sumie jedyny DLC jak na razie jest o wikingach, nie? Ja tam nie za bardzo jestem na bieżąco, ale tak. Jezu, taka Burgundia piękna się robi, jaki piękny tu się burdel robi na tym świecie, tylko Wielkopolska i Górny Śląsk stoją w ramię i tworzą Wielką Polskę. Dobra, no co, łapek góry zostawiony, soczysty komentarz, kontynuujemy na nasze przygody. A, jeszcze na wstępie, wyciszyłem muzykę z gry i wykup, Kazimierz, Sandomierz. Nie no, ty masz być siedzieć w tym więzieniu, zobaczymy co z ciebie wyjdzie. Odpaliłem jakąś playlistę słowiańskie bity, bo w sumie to cały czas... No nie no, Czechy zrobiła no. Kobieto, ty mnie do grobów prowadzisz, Czechy zrobiła, ale to będzie, czekaj, to jest królestwo teraz? Czekaj, Czechy są królestwem, mają lepszą flagę od nas, królestwo Czech. Czy my będziemy mogli to zintegrować wtedy te Czechy? Wielkopolska integrująca Czechy. Górny Śląsk przerodził się w Czechy, które są wchłonięte przez Wielkopolskę, która przerodzi się z wielkopolsko-czeskiej w Polskę zwykłą. O, jak to się wyjdzie, jak to wyjdzie! O, bardzo dobrze. Ej, czy przed chwilą nie dostaliśmy prowincji? Bo my ostatnio o to walczyliśmy i my... Czekaj, my o coś tu walczyliśmy i przegraliśmy. Ej, czekaj... Porównaj obrazek sprzed, nie wiem, 30 sekund. Tego nie mieliśmy chyba, nie? Czy... Ci odwaliło. Vouch. Ostatnio walczyliśmy o vouch, ale wybuchła wojna o te Czechy i my uciekliśmy z tej wojny, ewakuacja. No nic, dobra, to co ja poradzę. Kołobrzeg, hrabia Kerebizir, liczba żołnierzy 1, siła militarna, sam sobie broń, nie, dobra. Tu też są Słowianie w sumie, tu nie ma Słowian. Jezus, jak to jest posłuszowane. Dobra, możemy wypowiedzieć wojnę o Szczytno, bo Szczytno jest, czekaj, hrabstwo, potrzebujemy Szczytna, tak, potrzebujemy Szczytna. Powiedzmy sobie, on ma jakichś tam sojuszników, ale oni nie powinni większego zagrożenia stanowić, zwłaszcza, że oni są gdzieś tam na północy. Także wypowiedzmy wojnę o Szczytno, dzień dobry, cześć Biczku. To są nasze armie, idziemy cię wyjaśnić za to, że... Problem jest taki, że jak ja będę musiał iść do niego, bo on jest właściwie tam na wybrzeżu Norwegii, tam gdzie jest dzisiejsze Oslo. Byłoby mi bardzo smutno, jakbym ja musiał tam naszymi armiami pójść. Oni są wikingami, niech przypłyną do nas i tyle. I coś mnie znowu WON! Kurde! Bandyci mi plądrują, idzie tu armia, 3000 ludzi. Nie zdążymy ich chyba złapać, będziemy ich ścigać. O, oni nam idą naprzeciw! Bitwa! O, ale bitwa będzie! Dawaj! Co to nas w ogóle zaatakowało? Wodzostwo Świebodzina. A Świebodzin nie jest w Czechach teraz? Chyba tak, gdzieś tam w Czechach powinno być. Co to jest? U progu śmierci. Jesteśmy u progu śmierci. Ojojoj! U progu śmierci. A wiecie co, a jak nasza małżonka się trzyma? 56 lat, ty tam nie chorujesz, kochanie? Nasza, te, zielarka, rozpustnica, utrata tego, pryszczka, bystę, utręk, tu, cyk, cyk, cyk. To... Krewnobójca, morderca. Tam. Ja już sobie widzę, jak śmiesznie będziemy odgrywać jego postać. Ja już to widzę, co będziemy nim czynić. Populacja piastów maleje. Krewnobójca. Hak na wodza wygasł. No spoko, Żbiczku. Do... Pogodny król Dytryk, daj pauzę, pauzunie kochanie, wzywam cię, abyś uchronił sojusz, ty walczysz z błotą. O Jezus, pamiętam, że jak my kiedyś jakieś dymy z błotą robisz, a czemu ty mnie wzywasz z tej wojny? Czy ty sobie nie poradzisz, czy coś? No dobra, no. Wojnie do wojny, no zaakceptujemy, no ale ja nie czuję się, że... No dobra, no właśnie Czechy stworzyłaś, jesteś królową! Pokłony ci trzeba bić! Rządził Dytryk, umarł Dytryk. Rządził przez 25 lat, ćwierć wieku nim walczyliśmy.
Piękne rzeczy z nim się stworzyły, piękna historia z nim się stworzyła, piękna, naprawdę piękna. Król Dytryk I, Czechy. Jakie Czechy? My nie byliśmy królem. Zmarł w wieku 66 lat. Ej, coś się pogrzmociło przez naszą małżonkę. Ale tak, przecież my byliśmy, nasza żona była królową, więc my byliśmy królem. Ale Dytryk zmarł z powodu powikłań związanych z otyłością. Pusta skorupa swojego dawnego oblicza już dawno straciła rozum przed swoim finalnym odejściem. No jeszcze wódz Wytryk wstępuje na tron, jest znakomitym dyplomatą, wasale i obcy władcy z pewnością darzą go szacunkiem. Tak, zwłaszcza rodzina. Na wojnie na wyższy wódz Wytryk 30 lat, okej, okay, jest Dytryk II. Kontynuuje jako najwyższy wódz Dytryk II. Dynastia Dytryków się szykuje. Dobra, i teraz jak zwykle jest burdel. W związku z tym, że... Czy my coś straciliśmy w wyniku dziedziczenia? Nie, bo nie mieliśmy żadnych braciszków. Mieliśmy same siostrzyczki. Ty masz już trzech dzieciaków. To jest tu cyk cyk. A twoja kochana mamusia rządzi w Czechach, które teoretycznie odziedziczymy. I to będzie piękne. I wtedy stworzymy Polskę. Tylko, że wtedy będziemy mieli dwie korony. A to oznacza, że będziemy mieli dwa królestwa, które się prędzej czy później podzielą, bo ich utrzymamy. Jezus, ta Szkocja wbija się w Czechy, znaczy w te, w Niemcy i we Francję. Czajcie to? To jest zarąbiste. I ta Francja tutaj... ale tutaj zarąbiście się tworzy. I wybrano styl życia. Dyplomacja. No dobrze, że nie zarządzanie. Koncentruj się na zrozumieniu ludzi i ich motywów, kontaktach z innymi królestwami oraz zdobywaniu niezachwianej lojalności poddanych. No dobra, kurde, szkoda, że chłop nie poszedł w intrygę, jak tam ludzi lubi mordować sobie ludzi. Zwłaszcza siostrzyczki i braciszki własnych. Także weź, pójdźmy w tą dyplomację, ty już coś tutaj masz porobione. A potem sobie popatrz najwyżej, co to daje. Siła spisku przekonywania do siebie. O, no to są dobre rzeczy. Ty, w ogóle spiski tutaj są tak mocne, mi się wydaje. Styl życia, nie no, ja to miałem wybrać. Tak? A, tu miałem wybrać jeszcze, czekaj. Kim ty w ogóle jesteś? Ufny, usatysfakcjonowany, sadystyczny, charyzmatyczny, morderca, krewnobójca. I więcej perków nie masz. 16, 5, 7, 5, 7. Skupienie na sprawach zagranicznych, skupienie na majestacie, skupienie na rodzinie. No i się skupia na rodzinie. Nie wiem, dajmy mu skupienie na sprawach zagranicznych. To ciężko wybrać na podstawę jego cech, ale to był jakoś ufny i tak dalej. No, weźmy te sprawy zagraniczne z tych wszystkich tutaj. No, nie no, na rodzinie nie możemy wybrać. No, skupienie na rodzinie. Weźmy sprawy zagraniczne, tak, cyk. Przekroczono limit domeny. Naprawdę? Naprawdę limit domeny mamy przekroczony. 5 na 3, ty możesz mieć tylko 3 posiadłości? Żbiczku! O rany! Ja muszę tyle tego oddać? Ojej, wolne stanowisko w Radzie. Potrzebuję nowego kanclerza. Mianujmy kanclerzem naszego kuzyna. Naszego kuzyna możemy mianować. Zapraszam cię, kuzynku kochany. Sprawy krajowe. Zarządcą zostanie niejaki... Niejaka przywódczynia Anna? Przywódczynia Anna nas trochę nie lubi. Kuzyn. Weźmy Annę. Marszałeczkiem zostanie Beata. Beata, ile ma tych cech? Forder, rozpustnica, piątniczka. No to nieźle. Ty, ona w ogóle jest znany przestępca, wpływowy wasal. I ty mnie nie lubisz, bo chce zasiadać w Radzie. No to cyk, chcesz zasiadać w Radzie i ty jesteś w Radzie, ale masz zwiększać kontrolę na przykład w... O Jezus, jak to wszystko jest nisko kontrolę. Tak ma być? To jest dobrze? To tak ma być? Nie wiem, na przykład Czersk. Zacznijmy od tego. I mistrz szpiegów jak zostanie. Dobra. Niebezpieczne frakcje, a co ty się buntujesz, Żbiku? Nasz kuzyn. Dobra, ja go spróbuję przekupić. Wyślij podarunek tego jednego Żbiszka, który tam u niego siedzi. I muszę porozdawać tą domenę, poczekać, muszę jakieś osady pozbyć się. Dobra, Tarnów przekażemy 100 Giewniowiowi, proszę bardzo. Tak. Dodajemy ci wodzostwo Tarnowa, proszę bardzo. Tarnów, który kiedyś tam odziedziczyliśmy. I muszę się jeszcze jednej prowincji pozbyć. To pozbędziemy się wodzostwa Krajny czy Kalisza. Ja myślę, że tego się pozbędziemy. I otrzyma to Doman. Doman, kim ty jesteś, Żbiczku? Ty jesteś... Aha, to teraz czekaj. Chłop, który dopiero co dostał Tarnów, ma już swojego jakiegoś tam chłopa na... No dobra, damy, bo będziesz miał wasal, bo jego wasala nie jest swoim wasalem, ale niech będzie. Który to miał być? To miał być Doman. Proszę bardzo. Kurde.
Doman jest, jest. Doman, cyk, nakło, cyk, nadaj tytuł, proszę bardzo. Dobra, Doman został kolejnym wasalem. Dużo tych wasali, nie wiem, chyba lepiej mieć dużo takich pierdółowatych wasali, niż jakoś robić ich dwóch, trzech silnych mega. Że to jest spoko, tylko żebyś się nie nawróciła, kochanie, nie? Żeby tam ci coś głupiego nie szło do głowy, bo tu już nawet katolików masz na swoim. Trzeba ich nawracać ogniem i mieczem piekielnym. Dokładnie tak. Mamy jakieś te spiski? Nie. Czy ja mógłbym cię przekonać do siebie? Przekonaj do siebie. 95% szans, co prawda 12 miesięcy. Ale próbujemy. Próbujemy. Niech działa. A my kontynuujemy naszą wojnę. Czekaj, to oblegamy. No i co, teraz ja mam iść do nich? Bo to jest ta wojna? Nie, to nie jest ta wojna. To jest ta wojna. I co, ja mam iść tam do nich, do tej Norwegii, naprawdę? Poczekamy. Chłop z dynastii Przemyślinów przybył do nas i ma rozstrzygać dowodzostwo Pragi. Co ty chcesz, biczku? Żeby zdradzimy własną żonę i jej wojnę wypowiemy o dowodzostwo Pragi? Wygraliśmy wojnę prowadzoną przez królową Śmiechnę przeciwko wódz Knuto. Niech tak będzie. No i zarąbiście. Tylko, że my mamy jeszcze jedną wojnę. I ja muszę czekać, aż oni do mnie przyjdą, bo ten Warscroll będzie się nabijał z czasem, nie? Czy nie? Będzie, nie będzie? Będzie, nie będzie? Ej, niedobrze, jakiś chłop nam się buntuje. Ja robiłem co mogłem, ale... Ale się zbuntują. Nie wiem dlaczego. Czekaj, to jesteś ty? Ten, z którym poprawialiśmy wódz Togiew? Nie, wódz Czcibor. To w ogóle nie jest to. Czekaj, to jest to? To jesteś ty? To jest jakaś inna rebelia? Czekajcie, bo się pogubiłem. A ty, czy to druga rebelia będzie? Nie, chyba nie mam wyboru, tracisz wodzostwo. Nie no, w życiu, nie dam się zastraszyć. I wybucha nam rewolta, wojna wypowiedziana. Nie, to są te wszystkie żbiczki od ciebie, tak? 3000. Dobra, powinniśmy dać radę? Powinniśmy dać radę, wezwiemy Czechy do pomocy. A my nie mamy sojuszu z Czechami? Halo, mamusiu kochana! Mamusiu kochana, czemu my nie mamy sojuszu z tobą? What the heck? Chodź mi pomóż, niech zaakceptuję, różnica rang. O Jezus, została królową i odwaliła jej do reszty. Aha. Aha, ja walczę z... Jezus, czemu to się wszystko zbuntowało? Dobra, mamy trochę hajsu, ja większość hajsu, znaczy większość hajsu, dużo hajsu wydawałem na łapówki dla nich, żeby ich przekonać do siebie. Ale ewidentnie... Ewidentnie nie. Znaczy część tam od nich odłączyła się od tego spisku. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo, kurde, niedobrze. No dobra, no to na razie trzymajmy swoje staczki blisko siebie. Trzymajmy blisko siebie. Żadnej prowincji nie stracimy, jeżeli dobrze pójdzie, tak? Bo oni po prostu się buntują. Dobrze, 3000 ich tu biega. Dobra, na razie nie oblegamy, tylko przechwytujemy armię wroga. Przechwytujemy armię wroga. Jezus, ja nie jestem w stanie utrzymać tych armii. Dytryk, jesteś useless. Okej, dużą bitwę chcemy. Wbijmy się w ten Poznań na razie. Powinniśmy pokonać tych 800, zanim nadejdą ewentualne posiłeczki. Chodź tutaj, to jest 3000, oni dołączą tej bitwy. Nie, oni będą chodzić lewo, prawo, nawet jakby dołączyli, niewiele by to zmieniło. Dobra, pierwsza bitwa wygrana. Weź mi pomóż, Tarmin. Mamy jeden warscora. O, pierwszy Civil War. Ej, patrząc na to, że pierwszy raz gram w tą CK trójeczkę, już tyle przegraliśmy. Mieliśmy trzech władców. To nie jest źle. Nie jest źle. Nieźle. Dobra, tu jest duża armia. Weźmy ją na razie, chociaż kurde, i mamy przewagę liczebną. Pozbądźmy się tych 3000. Myślałem, czy nie połapać te małe staczki tutaj, ale w sumie jak mamy prawie dwukrotną przewagę liczebną, mamy dużo lepszego generała. To jest nasz marszałek, wódz Budziwój. Więc Budziwuju napierdzielaj, bitwa o międzyrzecz. Duża bitwa, ale powinniśmy ładnie wygrać. Bez większych strat, mi się wydaje. Twoja chwała jest powszechnie znana. No i nice, czekaj, to była bitwa o międzyrzecz. My straciliśmy 400-800 i złapaliśmy... Przywódcę spisku złapaliśmy! To właśnie nie powinien być autowin czy coś? Wartościowy ten schwytany. Aha, i teraz jakaś inna przejawa władzy. Co jest?! No dobra, 7 warscora niby za tą bitwę. Ej, no tak, ja mam tylko 7 warscora. Czekajcie, musimy odbić Wargola, bo to jest wojna z tymi wikingami nieszczęsnymi. Ja tu się staram, żeby słowiańszczyznę obronić przed wikingami, a ci mi jakieś civil wary robią. To musimy stoczyć, niestety przy... O, dobra. Zwycięstwo, wodzostwo Lubska, wodzostwo Błoty... Królowa Śmiechna. Tak, to jest nasza mamusia wygrała. Ona tam o jakąś prowincję walczyła. Nie chciałabyś mi pomóc? Jakieś kondotieri wysłać? Ochotników, volunteersi, cokolwiek? Nie? Okej. Okay. Jak zwykle opluted. Własnego syna tak traktuje. Dobra, wygrać wygraliśmy. Wartościowy zakładnik. Dobra, możemy spisać tą wojnę. Wymój żądania.
Tak, wymój żądania, niech tak będzie. Przejdźmy prowincję, limit domeny jest zbyt duży. Nadajmy na szybko komuś na szybkości to szczytno. Ej, no mówiłem, że ma być spokojny odcinek, że sobie po... Kim jest Daniel? Daniel, to jesteś tym, ty zostajesz lojalnym wasalem. Dobra, to twój wasal dostanie, żebyś tam się pobustał, bo zostajesz wierny zajączkowi. Prawdziwym, gdzie jest Daniel? Daniel, cyk, dobra, Daniel dostajesz. Kurde, Daniel! Ty się nie opieraj! Ty przyjmij tytuł, tak, cyk, nadaj, czytno. Trochę boli, że może mieć tylko trzy domeny właściwe. Czy walczycie z tymi prusakami? Co to jest? Nie, wy mi Gdańsk oblegacie! Jezus, dobra, tu jest jakaś inna bitwa, to jest bitwa. Prusy się napierdziałem, bardzo dobrze. To jest tysiąca, idziemy obronić Gdańsk, idziemy pocztę w Gdańsku obronić. Dzień dobry. Dawaj, dawaj, dawaj. W sumie tracimy tylko jeden dukacik na miesiąc. Na miesiąc czy dziennie? Miesięczny. To powinniśmy dać radę. On ucieknie mi! Dobra, to nie. To nie przekraczamy rzeki. Pojedziemy na południe. Uciekłeś do Prus, jak bolszewicy w 20 roku. Ale tu cię złapiemy. Bo tu mieliśmy przekroczyć rzekę. Jeszcze jakbyśmy cię na jakichś równikach złapali, to byłoby zarąbiście. Wy na razie tam na południu, żeby mi przypadkiem nie zdobyli tego. No i co mi? Czemu mi Warscora wyzerowało? A, bo jeden kalisz zdobyli. Dobra, wbijamy się w lasach. Muszę wygrywać z nimi bitwę. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dzień dobry. Nasz czempion zabił wrogiego czempiona. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze jak skończy się tylko ta bitwa. Zarąbiście. Albo podzielić armię na pół. Nie, nie możemy dzielić na armię na pół, bo mam więcej wyrównane siły. Tylko, że oni mogą mi chodzić i oblegać to, jak teraz to robią. Ja muszę biec szybko, poznać, ratować. Czy ja mógłbym... Mamy 8 na 8 czempionów, no dobra, to nie. Pomyślałem, czy nie zatrudnić nowych czempionów. Mamy docelowo 3000 armii. To nie wiem, czemu mamy aż 5000, ale spoko. Nie narzekam. Oddalenie od siebie. Czasy i ludzie się zmieniają. Czasami ci, którzy są najbliżsi, stają się obcy. Na przykład nasza własna mamusia, która się wyrzekła i nie pomaga nam w naszej wojnie domowej. Ty, ale my mieliśmy sojusz, bo ona nas wzywała do swoich wojen. A nie, bo to jeszcze była wojna za życia te... O, bunty masz. Za życia naszego ojca ona nas wyzwała do tej wojny, ta. Moja siostra, przyjaciółka, najwyższa przywódczyni Diana uśmiecha się smutno, jesteś mordercą. Czuję się, że nie mam już między nami przyjaźni. Taka jest kolej rzeczy, ale pamiętaj o naszych dobrych chwilach. Ona też mogła zginąć. Ej, nie wiem, czemu ten Dytrych zaczął własnych krewnych mordować. Nic na to nie wskazywało. Taki miły, uśmiechnięty chłopczyk był. Obrazy malował z motylką z powyrywanymi skrzydełkami. Dobra, dzień dobry. Czy mógłbym złapać tę armię? Cokolwiek. Czyśmy stoczyli jedną dużą bitwę i albo zwycięstwo, albo nie, a tak biegać jakaś wojna partyzancka. Dobra, tego nie gonimy, lecimy. Czy wy mi coś oblegacie? Nie, nie oblegacie. Spróbujemy tak. Tu coś... Może podzielmy się na pół? Podziel ten staczek na pół. Tego lepszego, czekaj, tu jest 15, tu jest 16. Ty będziesz ich ścigał, to jest 3000 ludzi, a ty oblegaj wschowę, bo to się wschowa zbuntowała? Co to się zbuntowało? Ty jesteś... Jesteś w tej armii, ale ty jesteś na woja głupia z Lublina. A, czyli wschód się zbuntował jako stolica. Już Polska płonie. O, w ogniu i krwi zbudujemy wielką Polskę. Dobrze. Dobra, to sobie oblegaj. To jest 1300. A ty spróbuj łapać te staczki. Okej. Okay. Ale my to oblegajmy. Musimy też Warscora na oblężeniach łapać. Dobra, tych 200 powinniśmy przechwycić. Powinniśmy przechwycić tych 200. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Bitwa o Wronki. Dobra. To proszę... Stack wiping! Wbijmy się w nich. Bo widzę, że oni ściągają wszystko na pod Lubusz. Wszystkie tarmie szły pod Lubusz, więc wygrajmy to póki... Dobra, uciekają. Uciekają, nie walczmy. Bo nie mamy zdecydowanej przewagi, a nie możemy sobie pozwolić na porażkę, jeżeli chodzi o te bitwy. Moglibyśmy sprawdzić kalisz zdobyć? Słyszałem o tobie wiele dobrego, jestem zainteresowany rozpoczęciem wymiany kor. Mam nadzieję, że ten list spotka cię z pana ciepły. Kim ty jesteś? Ty jesteś. To są grody czerwińskie. Miałem zdanie, zaczęliśmy wymieniać listy, oprawić jego list w ramkę i powiesić go w mojej sali. ja rozumiem, gdyby nie wiem, no... Grzecznie odmów. No dobra, wymieniajmy te listy. Oprawię list. Ale czemu by się lubi? Kim ty jesteś? Ale nie wiedziałem o twoim istnieniu, żbiczku. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to. Macie jeszcze jakiś staczek? Tu jeszcze na północy macie staczek.
Okej. Okay. Prawda, ty plądrujesz. Chociaż nie, bo ty z Prusami walczysz. Dziękuję ci za szybką odpowiedź. Nie mogę się doczekać naszej korespondencji. Upraszam cię, wybierz pierwszy temat, o którym będziemy dyskutować. Niuanse etykiety, temat słodkich przekąsek. Wyślę prezent, aby pokazać swoją wdzięczność. Nie mam hajsu, wojnę domową prowadzę. Będziemy gadać o słodkich przekąskach. Pesteczka, batoniki, marcepaniki. Dobra, podejdźmy pod ten lubusz. Ale chłopie, ja tu wojnę prowadzę, no co to za spam? Kto by pomyślał, że spytasz o osobę tak blisko memu sercu, naprawdę znasz mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Skoro tak bardzo mi poważasz, muszę zapytać, czy jest dla ciebie coś, co mogę zrobić? Umowę handlową. Dyplomacja, najwyższy wódz, rezultaty słabego haka, pragnę tylko wymiany korespondencji. Nie no, dawaj wymianę handlową, handeli, dawaj. 1600, a może wbić się, w sumie mamy prawie dwukrotną przewagę. Dobra, dawaj, wbijamy się. Tu chyba nie będzie kara za rzekę, potencjalna bitwa, lepszy dowódca. Ej, to jest w ogóle opisane. Mam lepszego dowódcę, czy ja mogę znaleźć lepszego dowódcę? Czy ja mogę znaleźć lepszego dowódcę niż ty? Nie, bo pewnie lepsi dowódcy walczą po ich stronie. Nawet nie wiedziałem, że więcej cechy dowódców, lepsza jakość oddziału, więcej kont zbrojnych, więcej żołnierzy, budowle obronne, obrony na mokradłach. Może się nie wbijajmy na razie, podejdźmy. Dobra, znowu ich sprowokowaliśmy do ucieczki i przerwania oblężenia. Bardzo dobrze, a schowa się w międzyczasie, oblega. Zarąbiście. Zbyt wiele hrabstw. To tak może być? O kurde. Aha, żeby królestwo zrobić. No to my królestwo chcemy zrobić dopiero jak mamusia umrze. Ma 59 lat, poczekajmy jeszcze chwilę. Nie wiem, czy to mi da jakiś debuff. Cierpisz na nadmierny przerost. No dobra, ale co to de facto daje? To gra mi chyba chce wmówić na siłę, żebym już królestwo zrobił, a ja nie chcę zrobić królestwo, bo my lorowo gramy. Dobra, ewidentnie chcą się połączyć chyba na Pomorzu. Wbijamy się w nich, to na Prusach. O, atrybut dyplomacji. Na razie nasz atrybut dyplomacji idzie bardzo słabo. Pisanie historii. Możesz podjąć decyzję, zleć skomponowanie eposu. Ty, dawaj, zobaczymy co to jest. Już mam dość tego zarządzania. Chociaż to zarządzanie było fajne, bo dawało nam masę hajsu. Dobra, mamy bitwę gdzieś koło Królewca przyszłego. Na terenie Prus. Tu powinniśmy sobie bez problemu poradzić. To jest armia z Mazowsza. Dokładnie to było chyba hrabstwo Płocka. I wracamy na południe. Cyk, 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 cyk. Oj, coś walczy mi z męczycą. Dobra, czekaj, bo ja właśnie miałem kontrolować. Główny dziedzic jest w więzieniu, masz małżonkę 39, ale wiesz, jakby co, to zegar tik-tak. Czekaj, Łomża się wyzwoliła? Nie, Łomża pozostała lojalna, bardzo dobrze. Nie, bo zbuntowała się, ale pozostała. Dobra, zarąbiście. Jezus, jaki to jest burdel. O, schowa padła. Daj te 2600. Wbij się w nich. Jakby co, będą posiłki ciągnąć w tamtą stronę. One na bitwę nie zdążą, ale w razie, byśmy nie odpukać, przegrali, to... Po prostu dobijemy. Tu po drodze jeszcze jakieś staczki. O, to jest ta armia z Płocka, którą przed chwilą rozbiliśmy. Ty uciekłeś znowu. Ja cię ścigam w sumie. Ja cię ścigam na teren Łużyc. Czekaj, a Łużyce nie powinniśmy mieć sojuszu z Łużycami? Przecież to jest nasza siostra. Negocjuj sojusz. Jest pretendentem. Ty masz roszczenia do naszych ziem? A z jakiej niby racji? Jak już to nasza siostrzyczka może mieć. O ty chujcu mały, ja cię chciałem bronić przed tymi, przed katolikami, po to sojusz z tobą brałem. O, wymędy, tu nie można nikomu ufać. Chcesz być miły, a oni ci w nóż w plecy wbijają i jeszcze królicze łapki odcinają, no skandal. Dobra, tu powinniśmy ich przechwycić. Jakieś armie. O, dobra, jest bitwa, w ogóle część armii tylko przechwyciliśmy i bardzo dobrze. Jakiś ten, tylne oddziały złapaliśmy. Nice, 39 warscora. O, ale civil war, o, niszczyć. Dobrze, cieś. Dawaj tą armię. To pokonane, pokonane. Odbijmy Kalisz na szybko. Jest, jest. Zaczniemy oblegać dalej. Ej, nasz eksperyment chyba się nie powiedzie. Zbyszko, czekaj, czy ty byłeś... A nie, to nie był ten Zbyszko. Ej, czekaj, część prowincji od razu się poddała. What the fuck, czekaj, bo... Coś, są rzeczy, których nawet zające nie rozumieją. Ej, przed chwilą całe Mazowsze było zbuntowane. Ja nadal walczę. I co, oni się poddali? W ogóle Zbyszko uciekł? Przecież ta Łomża właśnie, przecież my patrzyliśmy, ta Łomża walczyła. Okej. Jak to wygląda? To już nic 4? Nie no, dalej to jest wszystko. Okej, okej, mam nadzieję, że wszystkich będę mógł stracić za to. Nie mam nic przeciwko. To zaraz skończymy tą wojenkę. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. I proszę bardzo, 100% Warscora.
Nasz pierwszy Civil War przeciwko Dietrichowi II zakończył się zwycięstwem. Sporny tytuł pozostaje twoją własnością, wasale zostaną uwięzieni. Bardzo dobrze. Wymój żądania, zwycięstwo, niech tak będzie. Ja się boję zaglądać do naszych lochów, bo tam jest masa pewnie ludzi siedzi. Czekajcie, na razie trzeba rozwiązać całą armię. Rozwiąz wszystko, tak, wszystkie armie rozwiązane. Jakiś najazd był, ale walić ten najazd. Wykup... Nie, nic na razie nie wykupujemy. Ja bym chciał jeszcze na zakończenie odcinka zobaczyć nasze intrygi, haki i sekrety. Gdzie to są lochy? Więźniowie. 27 więźniów mamy. Przywódczyni na wojnę. Oni nas lubią, bo ja z nimi poprawiałem relacje, wysyłałem im pieniążki, oni de facto nas lubią. No i to jest największy problem, no. Ja nie wiem, co mam z nimi zrobić. Czekajcie, upewnijmy się. Sadystyczny. Morderca. Krewnobójca. Więzienie od 6 lat, więzienie od 16, od 23, areszt domowy od 43 lat. Nawet zapomnieliśmy jego imienia, jest, ktoś jest, czekaj, to jest od dołu czy od góry jest? A, dobra, czekaj, nie, bo już myślałem, to oni najpierw mają te, kto i na dole jest, dobra, czyli ten wódz Kazimierz Sandomierza od 43 lat jest w więzieniu. Niech tam siedzi, dobra, ci najnowsi będą u góry, tak, bo to jest po czasie ich złapania, nawoja, to wszystko to są nasi buntownicy. Czy my chcemy ich stracić? Oto jest pytanie, na które odpowiem sobie w kolejnym odcinku. Daję wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Elo!